Będzie podjazd w stronę reduktory dwójeczki i jedziemy. To początek bardziej łagodny, ale później się robi dosyć samo i on jest długi, także auta się męczą. Plan na dzisiaj jest taki, że jedziemy tutaj po Linkami, górkami, dolinkami, potem zjeżdżamy do asfaltu, jedziemy do jaskini, o Matko Boska nazwy nie pamiętam, odwiedzamy jaskinię, potem jedziemy dalej, jest druga jaskinia, zobaczymy czy chcecie do niej jechać czy nie po tej pierwszej i noclek tam, tam jest też stacja benzynowa, knajpa, sklepy, centrum handlowe, spa, fitness i inne rzeczy oraz oczywiście pensjonaty, jeżeli ktoś by chciał spać dzisiaj w pensjonacie. Papier przed twoim lewym kołem, leżą okulary przeciwsłoneczne. Sam je tam położyłem. Ładne. Takie kolorowe, piękne. To zaraz mają być płaskate? Nie no co ty, ja ich nie rozjeżdżam. Słuchajcie, tutaj jest taki dosyć stromy odcinek. Taki lekki odstęp, to tylko zostawcie i jedziemy. Fajne okulary bierzemy. Gdzie są te okulary? No tu leżą, na kamieniu. Taki dziecięcy. Zamknęliśmy mi drzwi? Tak. Dziękuję mu, ciocio. Przypadkiem nie otworzyłem, nie wiem. No bardzo dobrze, bo tam mam grzybka, o którym pamiętam, to sobie zapomniałam. Grzybka? No grzybka do zamknięcia drzwi. No. A iż bazę. Ale powiem ci, że dzisiaj się wyspało i wypoczęło. Bo jak zasypiam w zimnie, to najpierw się muszę skupić na tym, że się muszę ogrzać, wiesz? A tak pięknie słoneczko spałaś, sobie tak na bożku tutaj lampka świeciła i tak, tak cię było widać. I wszystkim to mówię, jak ja byłem, jak słodko śpię. Jezu, jest kochany. To kochany, że wszystkim mówi? Że będzie tak podziwiali? Nie, bo mówił, że po prostu taki. A potem widziałam tylko, jak ty się nakryłaś śpiwór na oczy. Nie mam, nie. Bo wiesz co, jak sobie nos zasłonię śpiworem, zasłonię się po oczy, to się szybciej nagrzewa. Z głową się muszę nakryć. I wtedy się szybko nagrzewam, jest mi szybciej ciepło. Już wyczaiłam to przez te dwa tygodnie. Bo marzną mi stopy i nos. Jak zamknę w śpiworze jedno i drugie, to szybciej się rozgrzewam. I teraz staraj się nie przechylać. Nie przechylać. Co, boisz się, że się stoczymy? No i co? I teraz bym się napiła, Koli. I co? No i masz problem. Bo się nie napijesz. No. Ulepimy ci tą bałwankę. Ta znowu z tym bałwankiem, to już lepiej o alfabecie miłości śpiewaj. Coś innego. Ej, ale Marysia też to znała i śpiewałyśmy razem. Dupa, nic nie widać. Przyspieszę trochę. Jak jest Karola, stromy podjazd, Maciek musi szybko jechać. A nie, nie o to chodzi, tylko chodzi o świat, światłocień. Jesteśmy właśnie 1950 metrów nad poziomem morza. I możemy być jeszcze wyżej. Zależy, którędy wodzu pojedzie. No powiedz. Siedź spokojnie, bo ja się denerwuję. A nie porwiesz podłokietnik. Bełta puszcza szybko. Zaraz się z ciebie, Maćku, złapię, to ja tam uważałabym na twoje miejsce. Za rękę mnie nie łapą, wtedy skręcimy w przepaść. Nie za rękę, tylko za pana Wacka. Bo wie, to wtedy przepaść mamy murowaną. Mam obsadź ceterynce pod tyłek. Co ty myślisz, że godzina piąta, ty już mozol znosisz? Ale dobrze wiesz, gdzie jest dobry kierunek. Dzisiaj dziewczyny spały w samochodzie na siedzeniach i jedna dostała głupawkę. Jedna się przykleiła do siedzenia, ale to chyba z powodu przepaści po prawej stronie. A druga ma z tego głupią radość. A ja przewaliłam, ale było warto. Mówię wam, było warto. Jak oceniasz długo jeszcze? No zaraz no będzie zakręt w lewo i trudno mi je stwierdzić. Jeżeli będę widziała. Mówiłam! A mówiłeś, że nie masz dzieci! A teraz mądrego prawie.
lewej stronie mamy piękną zieleń. Te świerki dziś tegoroczne. Spójrz, mamo. Obroziły piękną zielenią. A ten dzień, który rzuca swój coś tam. Widzisz tam? Już są na górze? Super! Agnieszka tam stoi. Myślisz? Right! Uważaj, uważaj. Brawo. A, bo on cię wyprzedzać, nie? A nie. Okay. Ja to się nie da wam przyjechać. Teraz. O, pas przyciąłem. Za resztę ekipy. Jesteśmy powyżej chmur! Tam są chmury! Nasz Isuzu, osiołek. I tylnonapędowy Land Cruiserek też tu wjechał. Po co mu napęd na cztery koła? Dwa wystarczą! Aga, daj mi małą nalewkę. W zeszłym roku, ale ktoś ją zciągnął. No, o. Jakby coś, to nie my. Właśnie powiedziano mi, że jesteśmy na wysokości ponad 2100. Nie, prawie 200. Prawie 200. Ale jak poskoczę, będę ponad 200? O, już jest ponad 200. Znowu? Spontan, poproszę. Obsikujemy auto koledze, tak? Genialne to są chmurki, które super mi wchodzą na zdjęcie. Ale wiesz co, ja tu się już mi szybę umiem i dopieramy z czystą szybą, co? Nie mówiłem szybę. Szybowałaś? Nie widać? Kto, dymi na biało? Safari, dymi na biało. Ale patrz na prawo. No to Safari może nie wyjechać. Myszka, no to słuchaj, przesiadamy się teraz, bo będzie postój, będziemy czekać, aż się wszyscy zjadą, dobrze? Ale zrobisz mi zdjęcie na tle tych lasów i góreczek? Tak. Ale ładnie zaparkowane. Nazywam się Nawłaje. Nazywam się Nawłaje. Nazywam się Nawłaje, Nawłaje, Nawłaje. Maciuś, wyspały się wiesz. No to się da zauważyć. O, Wrangler mi zepsuł zdjęcie niedobre. Może tak, odpoczęłyśmy w samochodzie. No. Nie wiem, ale tak po prostu wczoraj jakiś kryzys miała. Taka byłam zmęczona. Ale wszyscy mieliśmy kryzys. Tego namiotu nie chciałam. A ja jestem zła i wkurzona, że nie spałam w samochodzie już od tamtego tygodnia. No dlaczego? Mogłam w ogóle spać w samochodzie. A fuj. O, szybko. Kurz i pył zostaje za nami. A i tak Rumun tu by taczył przejechał. Tak,
okno otwarte. Co tak głośno krzyczysz? Ale przepraszam, miałam włożyć. No ja pierniczę. Oboje zamarliśmy. Dlaczego wrzeszczysz na nas, wiesz? Naprawdę głośno. Ja pierniczę. Chciałam przyczynić muzykę w mojej głosie. Oj, to mądre nie działa. Co? Nagrałem to, więc będziesz mogła sobie odsłuchać, jak powiedziałaś. Tak to nie działa! Matry! Przeciwmgielne ci się świecą. No wiem, bo kurzyło się, chciałam dać znać temu z tyłu, wyłączę na drodze, kochanie. Polowragi. Polowragi. Gdzieś ją widziałam. Przyjechaliśmy do jaskini, ale wejście jest co godzinę. Ale nie bardzo nam się chce wchodzić do tej jaskini. We Wranglerze poszło mocowanie wahacza, więc poszli spawać, szukać spawaczy, żeby spawać. No my sobie siedliśmy, żeby jakąś kawę się napić. Przed jakąś jaskinią. Z Rumunii. I raczej damy pieniądze na picie, nie? Jakąś kaweczkę i jedzonko. Jesteśmy kiepskimi turystami. Trzymajcie. Pobudka, wstać! Ja myślę, że oni już nie pośpią. Dzisiaj wyjeżdżamy. Ostatni dzień. Chłopaki zrobili bibę. Do 5 nad ranem tutaj malowali. Już tak trochę posprzątali. I żegnamy wspaniałą Rumunię. Wspaniałych partnerów, kolegów. Wampir jedzie teraz wysysać krew w Chorwacji, a my do Polski. Na razie! Piąta rano, przespaliśmy się na parkingu. Na Węgrzech nie jedziemy do domu. Do domu! Polska! I od razu województwo małopolskie. Jak w domu. Od razu inaczej się jedzie. Od razu inne pieski biegają.